Koniec lat 30. mimo wyczuwalnego w całym kraju napięcia nie zapowiadał tragedii, która została zapoczątkowana 1 września 1939 roku i która wkrótce ogarnęła nie tylko Polskę, ale także niemal całą Europę i świat. Sytuacja geopolityczna ówczesnej Europy układała się dla Polski co najmniej niekorzystnie. Dziś wiemy, że wybuch wojny był w zasadzie nieunikniony. Przywódca Rzeszy Niemieckiej Adolf Hitler, dążąc do realizacji swych ideologicznych planów, nieuchronnie zmierzał ku konfrontacji zbrojnej. Mimo niewątpliwej przewagi militarnej wynikającej wprost z olbrzymiego potencjału przemysłowego i ludzkiego Niemiec, Hitler nie był pewny szybkiego zwycięstwa nad Polską. Aby zapewnić sobie ostateczne zwycięstwo, przywódca Niemiec nie zawahał się zawrzeć sojuszu ze znienawidzonym dotąd Związkiem Sowieckim. Dwa wrogie sobie totalitaryzmy 23 sierpnia 1939 roku zawarły pakt o nieagresji znany jako pakt Ribbentrop-Mołotow. Od 1936 roku rząd polski wobec narastającego bezpośredniego zagrożenia ze strony Rzeszy Niemieckiej przystąpił do modernizacji armii oraz działań dyplomatycznych zapewniających gwarancję wzajemnej pomocy w razie zagrożenia niepodległości Polski i Wielkiej Brytanii oraz Polski i Francji. W całym kraju trwały przygotowania do wojny. W nadciągającym konflikcie istotną rolę odegrać miał region częstochowski i broniąca go 7. Dywizja Piechoty generała brygady Janusza Gąsiorowskiego, której dowództwo stacjonowało w Częstochowie. Jej trzon stanowiły trzy pułki piechoty oraz pułk artylerii. 25. Pułk Piechoty z garnizonem w Piotrkowie Trybunalskim, 27. Pułk Piechoty z garnizonem w Częstochowie, 74. Górnośląski Pułk Piechoty z garnizonem w Lublińcu oraz 7. Pułk Artylerii Lekkiej z garnizonem w Częstochowie. W mieście stacjonowały także inne oddziały dywizyjne, m.in. Kompania Łączności czy Ośrodek Sapersko-Pionierski 7. Dywizji Piechoty. W podczęstochowskich lasach, obok lotniska Kucelin, znajdował się także dywizyjny skład amunicji i materiałów wybuchowych. Już 15 marca 1939 roku, w odpowiedzi na fakt zajęcia przez wojska niemieckie Czech i Moraw, stan pogotowia postawiono część oddziałów na pograniczu polsko-niemieckim. W kwietniu opracowano szczegółowe plany dla poszczególnych pododdziałów dywizji w oparciu o przygotowane pozycje, przeszkody i zniszczenia. Od czerwca intensyfikowano budowę umocnień, przeszkód i zapór oraz schronów żelbetowych. Do dzisiaj zachowało się 17 obiektów żelbetowych, 4 pod Lublińcem, 1 w Lisowie, nad Lizwartą oraz 12 w Częstochowie. Do wojny przygotowywała się także ludność cywilna miasta. Budowano schrony, kopano rowy przeciwlotnicze, zabezpieczano budynki i organizowano próbne alarmy. W mieście działały liczne organizacje paramilitarne, w tym przede wszystkim Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Liga prowadziła szkolenia, na przykład jak bronić się przed atakami lotniczymi i gazowymi. Na ulicach stale widoczne były afisze ostrzegawcze i urzędowe obwieszczenia. Nie mniej aktywne były służby sanitarne Polskiego Czerwonego Krzyża oraz częstochowscy harcerze. Tymczasem 24 sierpnia na skutek napływających meldunków polskiego wywiadu o koncentracji kolejnych niemieckich jednostek na granicy z Polską, marszałek Edward Śmigły-Rydz zarządził tajną mobilizację, która odbywała się systemem imiennym, to znaczy bez oficjalnych obwieszczeń. Tym samym wprawiano w ruch olbrzymią i precyzyjną machinę, która w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin postawiła pod broń blisko milionową armię. W dniach od 26 do 29 sierpnia do Częstochowy przybywały transporty jednostek mobilizowanych z innych rejonów Polski.
Żołnierze zajmowali stanowiska na umocnionej głównej pozycji Częstochowa, przygotowanej na przedpolu miasta położonego zaledwie 30 km od granicy. W nocy z 29 na 30 sierpnia 7 Dywizja Piechoty otrzymała rozkaz zajęcia przygotowanych pozycji. Jak z tego wynika, nie mogło być i nie było mowy o żadnym zaskoczeniu. O godzinie 4:45 1 września 1939 roku Rzesza Niemiecka bez wypowiedzenia wojny rozpoczęła działania zbrojne przeciwko Polsce. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Samoloty Luftwaffe zaczęły bombardować polskie miasta, a pierwszą ofiarą był pobliski Wieluń, który jako pierwszy w Polsce poznał, co to współczesna totalna wojna. W całym 40-kilometrowym pasie działań 7 Dywizji Piechoty wkraczających na polskie terytorium Niemców powitały gęste strzały. Zgodnie z planem, jako pierwsi obok Straży Granicznej do walki stanęli żołnierze oddziałów wydzielonych 7 Dywizji Piechoty, którzy prowadzić mieli działania opóźniające, cofając się stopniowo ku Częstochowie. W powietrze wysadzono kolejne mosty, wiadukty, przepusty, niszczono i zaminowywano drogi, a w lasach wykonywano zawały z drzew. Na odcinku oddziału wydzielonego Kłobuck kapitana Stanisława Ostaszewskiego, 3. Kompania Obrony Narodowej Krzepice, wspierana przez oddziały 27. Pułku Piechoty i Kawalerii Dywizyjnej, broniła Krzepic przed nacierającą niemiecką 4. Dywizją Pancerną. Do godziny 20 Batalion Obrony Narodowej Kłobuck, wspierany przez pluton artylerii 27. Pułku Piechoty, utrzymał Kłobuck, na który nacierały pododdziały 1. Dywizji Pancernej. Pod Pankami, Truskolasami i Wręczycą Wielką całodniową bitwę z niemiecką 14. Dywizją Piechoty stoczył oddział wydzielony Truskolasy majora Mariana Szulca. Straty po polskiej stronie to kilkudziesięciu poległych żołnierzy i ponad 100 rannych. Ostatecznie dzięki pomocy otrzymanej ze strony 2. Batalionu 27. Pułku Piechoty żołnierze przebili się do miasta. Dowódca oddziału wydzielonego Truskolasy, major Szulc, za sprawne dowodzenie i wzorową realizację planu wobec olbrzymiej przewagi wroga został przedstawiony do odznaczenia Virtuti Militari. Heroiczną walkę w obronie pozycji Lubliniec stoczył 1. Batalion majora Józefa Pelca, który wdał się w regularną bitwę z niemiecką 4. i 46. Dywizją Piechoty. Na wyróżnienie szczególnie zasługuje 2. Kompania podporucznika Zbigniewa Pniaka, wspierana przez 7. Baterię 7. Pułku Artylerii Lekkiej, która pod Kochcicami na 5 godzin zatrzymała natarcie sił głównych niemieckiej 46. Dywizji Piechoty, zadając nieprzyjacielowi niezwykle krwawe straty. Poległo tu bądź zostało ciężko rannych 80 oficerów i żołnierzy niemieckich, podczas gdy w czasie całodziennych walk pod Lublińcem przeciwnik stracił łącznie 200 żołnierzy. Za swoją postawę zarówno major Pelc, jak i cały batalion zostali przedstawieni do odznaczenia krzyżem Virtuti Militari. Zacięte walki toczono także w obronie linii Lizwarty, gdzie wyróżnił się zwłaszcza 3. Batalion majora Jana Wrzoska, który stoczył niemal całodzienne walki w lasach pod Łebkami, Taniną i Lisowem. Pod Łebkami żołnierze 7. Kompanii kapitana Wacława Szyćki wykonali nawet wypad na terytorium Rzeszy Niemieckiej, zajmując zabudowania wsi Grenzwinkel. W tym samym czasie na prawym skrzydle częstochowskiej dywizji Wołyńska Brygada Kawalerii stoczyła zaciętą i słynną już bitwę pod Mokrą z niemiecką 4. Dywizją Pancerną, zakończoną taktycznym zwycięstwem polskiej brygady kawalerii. Miejsce to po wojnie upamiętniono pomnikiem, pod którym co roku odbywają się uroczystości patriotyczne. 2 września 7. Dywizja Piechoty broniła umocnionej pozycji Częstochowa, zwanej potocznie Redutą Częstochowską. Żołnierze 27. Pułku Piechoty, wspierani przez własną artylerię, stoczyli zwycięską walkę w rejonie Białej. Do walk doszło także pod Kiedrzynem na odcinku 3. Batalionu, gdzie zniszczono lub uszkodzono wiele pojazdów pancernych i mechanicznych wroga. Działania zbrojne toczyły się również na odcinku 25. Pułku Piechoty w rejonie Kawodrzy Górnej i Dźbowa, gdzie zatrzymano natarcie niemieckiego 42. Pułku Piechoty.
Późnym popołudniem do walk doszło także między Błesznem a Wrzosową, gdzie 2 Batalion 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty stoczył zacięty bój, biorąc do niewoli 30 żołnierzy niemieckich okrążonych w zakolu rzeki. W dniach 3 i 4 września częściowo okrążona 7. Dywizja Piechoty stoczyła ciężką bitwę pod Janowem. Tymczasem w godzinach rannych 3 września, w ślad za ostatnimi wycofującymi się z Częstochowy oddziałami 7. Dywizji Piechoty, do miasta ostrożnie wkraczały czołowe oddziały niemieckiej 46. Dywizji Piechoty. Nie jest prawdą, że miasto zostało zajęte bez walki. Trwały one przecież przez cały 2 września, a nawet w godzinach nocnych 3 września. Z niemieckich dokumentów archiwalnych wiemy, że jeszcze w godzinach rannych dochodziło do licznych potyczek z polskimi pododdziałami, które stawiały opór w oparciu o przygotowane zapory i barykady. Na ulicy Warszawskiej żołnierze 27. Pułku Piechoty wciągnęli w zasadzkę i zniszczyli kolumnę samochodów ciężarowych z niemieckiej 14. Dywizji Piechoty. Dopiero około godziny 12 oddziały Wehrmachtu opanowały całe miasto. Pierwszego dnia po zajęciu Częstochowy przez wojska niemieckie doszło do makabrycznej masakry ludności. Był to poniedziałek, 4 września. Gdzieś w mieście wybuchła niespodziewana, chaotyczna strzelanina. W odpowiedzi spanikowani niemieccy żołnierze rozpoczęli dosłowną rzeź. Zaczęły się masowe aresztowania. Zatrzymanych prowadzono Aleją Najświętszej Maryi Panny na plac Magistracki, to obecnie plac Biegańskiego, na Nowy Rynek, obecnie plac Daszyńskiego, przed Katedrę Świętej Rodziny i na ulicę Strażacką. Tam ustawieni z rękami do góry oczekiwali. Nikt nie spodziewał się tego, co wkrótce nastąpiło. Zgromadzonym nie pozwolono się poruszać, a tych, którzy zakaz łamali, bezlitośnie mordowano. Zabitych wrzucano do rowów przeciwlotniczych lub na prędce wykopanych masowych grobów. Bilans tego dnia, który przeszedł do historii jako krwawy poniedziałek, był okrutny. Potwierdzono w wyniku ekshumacji przeprowadzonych przez ówczesne władze miejskie w czerwcu 1940 roku śmierć 227 osób. Jednak według późniejszych szacunków liczba ofiar była znacznie większa, sięgała 500 osób, bowiem bezpośrednio po masakrze część ciał pomordowanych rodziny zabrały z miejsc straceń i pochowały na tutejszych cmentarzach. Świat milczał, a nasi sojusznicy, Francja i Anglia, poza zrzuceniem na terenach niemieckich propagandowych ulotek, nie zrobili nic. W pierwszych dniach wojny światową prasę obiegła na szczęście fałszywa wiadomość o spaleniu Jasnej Góry i cudownego obrazu. Po zajęciu Częstochowy okupanci zrobili wszystko, aby tę wiadomość sprostować, pokazywali zdjęcia z klasztoru, a na Paulinach wymogli pismo zaprzeczające temu zdarzeniu. Wiadomo było, że Niemcy zainteresują się Jasną Górą. W pierwszych dniach okupacji ojciec przeor Norbert Motylewski został wezwany do gmachu policji do pułkownika Dopinga, który zakomunikował mu, że klasztor odtąd podporządkowany jest władzom niemieckim, a nieposłuszeństwo karane będzie śmiercią. Wszystko wskazywało na to, że okupant interesuje się szczególnie rzeczą najświętszą, jaką jest cudowny obraz. Nie czekając dłużej, ojcowie Paulini pospiesznie w wielkiej tajemnicy wyjęli cudowny wizerunek z ołtarza, wstawiając w jego miejsce kopię. Cudowny obraz został ukryty w bibliotece pod blatem jednego ze stołów w specjalnym schowku. Z czasem Niemcy coraz częściej wchodzili do biblioteki, przeglądali tamtejsze księgi, robiąc notatki na stole. Zrobiło się niebezpiecznie. Toteż zdecydowano lepiej ukryć obraz. Zamurowano go w ścianie i tam przetrwał do końca wojny. Po przegranej kampanii wrześniowej Polska znalazła się w rękach Niemców i Sowietów. Zachodnia część Polski została wcielona do III Rzeszy, a ze środkowej utworzono Generalne Gubernatorstwo pod zwierzchnictwem niemieckim. Częstochowa oficjalnie stała się częścią Generalnego Gubernatorstwa. Die Schwarze Madonna, Czarna Madonna, uratowała nas przed wcieleniem do Rzeszy, słyszało się w Częstochowie często od Niemców. Podział administracyjny dokonany przez okupanta spowodował przyłączenie do Częstochowy części gminy Grabówka. Dzięki temu obszar miasta wynosił ponad 100 km kwadratowych i był większy niż powierzchnia Warszawy. Podczas okupacji władzę administracyjną sprawował polski zarząd miejski.
Niemiecki komisarz miasta Droberg wyznaczył polskiego burmistrza, którym został Stanisław Rybicki. Rybicki, jak się okazało, po latach dobrze administrował wojenną Częstochową. Umiał również w miarę możliwości chronić substancję miejską i pomagać najbiedniejszym mieszkańcom, prowadząc równocześnie tajną działalność konspiracyjną. Od 10 września 1939 roku na terenie miasta zaczęła działać niemiecka grupa oczyszczająca, której zadaniem było terroryzowanie miasta i mieszkańców. W październiku i listopadzie 1939 roku aresztowano 60 obywateli stanowiących elitę samorządową, kulturalną i gospodarczą, w tym byłego prezydenta Częstochowy Jana Szczodrowskiego i jego zastępcę Józefa Dziubę. W czerwcu 1940 roku w ramach akcji AB wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji aresztowano 63 osoby. Szereg z nich wysłano do obozów koncentracyjnych, wielu zginęło w sierpniu 1940 roku w masowych egzekucjach w pobliskim Olsztynie i w Apolonce. Od pierwszych dni wojny szczególnie dramatyczna stała się sytuacja ludności polskiej pochodzenia żydowskiego. Wrogi stosunek hitlerowców do Żydów nie stanowił dla nikogo tajemnicy, ale to, co miało nastąpić, przerastało swoją grozą granice ludzkiej wyobraźni. W 1939 roku mieszkało w Częstochowie około 30 tysięcy Żydów, co stanowiło 1/3 mieszkańców Częstochowy. Już w pierwszym okresie Niemcy przejęli wszystkie żydowskie duże przedsiębiorstwa i zakłady, zamknęli banki i zablokowali konta. Nakazali zamknięcie i opieczętowanie sklepów, z wyjątkiem tych spożywczych. Szef zarządu cywilnego 10 Armii Rüdiger wydał zarządzenie w sprawie traktowania Żydów. W zakresie gospodarczym celem było całkowite ich wykluczenie z gospodarki. Na miejsce właścicieli zakładów mianowano niemieckich Treuhänderów. Wkrótce zarządzono uliczne łapanki do robót. Zwykle były to nonsensowne zatrudnienia. Chodziło tylko o steroryzowanie i upokorzenie żydowskich mieszkańców. Z rozkazu Gestapo została ustanowiona Rada Starszych, która miała się zająć całością spraw społeczności żydowskiej oraz dostarczaniem na żądanie odpowiedniej liczby robotników przymusowych, mieszkań dla niemieckich urzędników i wszelkich sprzętów. Do Częstochowy zaczęły przybywać transporty Żydów wysiedlonych z innych miast. Przed wojną gros częstochowskich Żydów zamieszkiwało Stare Miasto, okolice Nowego Rynku, pierwszej i drugiej alei. Tu mieli swoje domy modlitw, miejską starą synagogę i prywatną nową, a także mniejsze domy modlitewne. Mieszkali również w innych częściach miasta, wokół Jasnej Góry również. W ramach represji we wrześniu 1939 roku Niemcy zdewastowali starą synagogę, a 25 grudnia podpalili też nową. Ukazały się niemieckie zarządzenia, które sankcjonowały wcześniejsze posunięcia władz wojskowych. Wprowadzono obowiązek noszenia opasek z błękitną gwiazdą Dawida i oznaczania tym symbolem sklepów żydowskich. Wszystkich Żydów od 14 do 60 roku życia obowiązywała darmowa praca przymusowa. Zarządzano rejestrację majątku żydowskiego. Pozbawiano Żydów ubezpieczeń i świadczeń emerytalnych. Nakazano zwolnienia z państwowych i samorządowych urzędów oraz instytucji. W Częstochowie zamknięto wszystkie szkoły żydowskie. Funkcjonowała tylko szkoła rzemiosł dla Żydów przy Garncarskiej 8/10, ale znacznie obniżono poziom kształcenia. W rękach żydowskich pozostała także ferma ogrodnicza przy ulicy Rolniczej. Żywność dla Polaków i Żydów była reglamentowana, jednak ci drudzy otrzymywali jeszcze mniejsze przydziały kartkowe, nie zapewniające minimum egzystencji. Majętniejsze rodziny korzystały z ukrytych zasobów finansowych lub wyprzedawały wartościowe rzeczy. Biedni musieli zgłosić się do robót przymusowych, za które Rada Starszych wypłacała symboliczne wynagrodzenia i dostarczała skąpe posiłki. Przewodniczący Rady Starszych, Lejb Kopiński, wspierany przez kilku tzw. twardych, dyktował pozostałym politykę zupełnej uległości wobec Niemców, co oznaczało działalność na szkodę Żydów. 9 kwietnia 1941 roku Stadthauptmann Wendler wydał zarządzenie o utworzeniu dzielnicy mieszkaniowej dla Żydów, czyli getta.
Obejmowało ono teren ograniczony od wschodu przez Wartę, od północy przez ulicę Jaskrowską, Kiedrzyńską i Kawią. Od zachodu granice tworzyły ulice Wilsona i Piłsudskiego, od południa przez ulicę Fabryczną i Strażacką. Z tego terenu musieli wyprowadzić się wszyscy nieżydzi. Na wylotach ulic wychodzących z getta stali funkcjonariusze żydowskiej służby porządkowej, zwanej Policją Żydowską, wyposażeni w pałki. Odseparowanie Żydów utrudniało handel z Polakami i uniemożliwiało świadczenie im różnych usług, na przykład lekarskich. Żydzi mogli wychodzić poza getto tylko w grupach roboczych do pracy lub za okazaniem przepustki. Liczba ludności w getcie latem 1942 roku wynosiła 50 tysięcy. Hitlerowcy starali się jak najbardziej odizolować getto od reszty miasta, odciąć wszystkie drogi ucieczki, uniemożliwić skazanym znalezienie ratunku. Za jakąkolwiek pomoc udzieloną Żydowi, a nawet za dostarczenie żywności, groziła osobie pomagającej kara śmierci. Pomimo tego zakazu wielu częstochowian takiej pomocy udzielało i kilkaset osób pochodzenia żydowskiego znalazło schronienie poza obrębem getta. Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowana akcja ratowania dzieci żydowskich. Akcji tej patronował w Częstochowie proboszcz parafii katedralnej ksiądz Bolesław Wróblewski, a szczególne zasługi w tym pięknym dziele miały zakony żeńskie. O północy 21 września 1942 roku getto zostało otoczone przez niemiecką i polską policję oraz formacje pomocnicze złożone głównie z Ukraińców. Rankiem zaczęła się deportacja. Mieszkańcom ulic w północnej części dzielnicy nakazano wyjście z mieszkań. Na ulicy Krótkiej przed wejściem do metalurgii odbyła się pierwsza selekcja. Selekcji dokonywał dowódca częstochowskiego komanda policji ochronnej, hauptmann Paul Dagenhardt, kierujący całą akcją likwidacji getta. Na zdjęciu archiwalnym prawdopodobnie utrwalona jest ekipa odpowiedzialna za zagładę częstochowskich Żydów. Późniejsze selekcje odbywały się na Nowym Rynku, obecnie plac Daszyńskiego. Osoby przeznaczone do pozostania w Częstochowie skoszarowano w metalurgii. Pozostałe osoby kierowano na stację towarową Warta w pobliżu ulicy Strażackiej. 60-wagonowy skład pociągu mógł pomieścić około 8 tysięcy osób w straszliwie stłoczonych towarowych wagonach. Do Treblinki deportowano około 40 tysięcy osób. Osoby chore, słabe lub stawiające opór zabijano na miejscu. Niemcy zrabowali cały ruchomy majątek żydowski, który przewieziono do magazynów przy ulicy Garibaldiego. Z końcem października 1942 roku na części dawnego getta Niemcy utworzyli małe getto, które obejmowało ulicę Garncarską i Nadrzeczną oraz Kozią, a także poprzeczne ulice Mostową i Spadek. Granicą południową była ulica Ptasia. Małe getto liczyło około 6,5 tysiąca mieszkańców, z których ponad 3 tysiące było zatrudnionych na różnych placówkach. 20 marca 1943 roku w żydowskie radosne święto Purim zwabili niemal wszystkich żydowskich posiadaczy dyplomów uniwersyteckich i zamordowali ich na cmentarzu żydowskim. Wszystko to doprowadziło wielu młodych ludzi do buntu. Powstała żydowska organizacja bojowa licząca około 300 członków. Podjęto produkcję i zakup broni, zaczęto budowę tuneli prowadzących poza teren małego getta. Komendantem żobu był Mojtek Zylberberg, członkinią komendy charyzmatyczna Rywka Glantz. Atak Niemców całkowicie zaskoczył Żydów przygotowujących się do akcji zbrojnej. 25 czerwca 1943 roku kordony niemieckiej policji otoczyły obóz. Zginął komendant Zylberberg, został przejęty arsenał. Bezbronni bojownicy ginęli na ulicach małego getta w desperackich próbach dostania się do arsenału. Właściwa likwidacja małego getta nastąpiła następnego dnia i pociągnęła za sobą około 1,5 tysiąca ofiar. Niemcy, obawiając się oporu Żydów, podpalili i wysadzili w powietrze wiele domów na terenie małego getta. Pozostali przy życiu robotnicy żydowscy zostali internowani w fabryce amunicji Hasak-Pelcery. Wybudowano baraki obozów przyfabrycznych w Pelcerach i Hucie Raków, gdzie przymusowo pracowali przy produkcji amunicji. W listopadzie 1943 roku powstał kolejny obóz Hasak-Warta, a w następnym roku Hasak-Częstochowianka. W czterech obozach zatrudniono około 11 tysięcy Żydów. W
połowie grudnia 1944 roku obozy Hasagu przejęło SS i stały się one filiami obozu koncentracyjnego Auschwitz. To nie jedyne obozy, jakie Niemcy utworzyli w Częstochowie. Na Złotej Górze znajdowały się trzy baraki, w których okupanci po zwycięskiej kampanii wrześniowej przetrzymywali polskich jeńców wojennych. W lipcu 1941 roku obóz rozbudowano, postawiono 20 kolejnych drewnianych baraków, z których każdy miał pomieścić 500 radzieckich jeńców. Obóz początkowo nazywał się Stalag 12C Kamienna. Z czasem nazwę zmieniono na Stalag 367. W Częstochowie były dwa podobozy, Nordkaserne i Wartelager na Złotej Górze. Pierwsze piesze transporty więźniów z terenów Związku Radzieckiego dotarły do obozu w sierpniu 1941 roku. W sumie przez obóz przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich jeńców wojennych. Większość z nich zmarła z głodu lub wskutek chorób, głównie na tyfus. Zmarłych chowano na prędce w wykopanych dołach. Później podczas ekshumacji doliczono się 17 tysięcy ciał i to nie byli wszyscy. Części grobów nigdy nie odnaleziono. W lipcu 1943 roku Włochy wystąpiły z koalicji z Niemcami i zwróciły się do aliantów z prośbą o zawarcie odrębnego pokoju. Efektem było internowanie przez Niemców wojsk włoskich współdziałających z aliantami. Część internowanych żołnierzy włoskich trafiła do Częstochowy, gdzie przetrzymywani byli w Stalagu 367 Nordkaserne. W budynku po byłych koszarach 27 Pułku Piechoty obecnie mieści się tutaj Politechnika Częstochowska przy ulicy Dąbrowskiego. Kolejny obóz to dawne koszary na Stradomiu, tam gdzie dzisiaj znajduje się Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej. Hitlerowcy od pierwszych dni września zamienili go w przejściowy obóz jeńców wojennych. W obozie Stradom byli maltretowani więźniowie cywilni, żołnierze polscy, a także ludność żydowska. Przeszło przez niego tysiące osób, wielu nie przeżyło stradomskiej kwarantanny i pozostało tutaj na zawsze. Przyjrzyjmy się teraz samemu miastu. Widok z lotu ptaka pokazuje, że wokół Jasnej Góry nie ma praktycznie żadnej zabudowy. Po horyzont ciągną się puste przestrzenie, w większości pola uprawne. W trzeciej alei widzimy niskie, niedawno posadzone topole oraz nieistniejące budynki i sklepy. Na ulicach czasu wojny nie brakowało żebraków. Na zdjęciu widzimy Aleję Wolności oraz Aleję Kościuszki. Na kolejnym budynku poczty przy ulicy Śląskiej z powiewającą niemiecką flagą. Dawne Liceum Nauka i Praca przy Jasnogórskiej to również niemiecki urząd. Szkoła Żydowska przy Jasnogórskiej to siedziba znienawidzonego Arbeitsamtu, urzędu pracy, który schwytanych w ulicznych łapankach wysyłał na przymusowe roboty do Niemiec. Idziemy alejami i na wysokości wiaduktu nad torami mijamy pierwszy częstochowski szpital imienia Panny Maryi. Przy ulicy Mirowskiej znajduje się szpital izraelicki, wtedy wyłącznie dla Niemców. Dworzec kolejowy to stacja Częstochał. Do okupowanej Częstochowy i Sanktuarium Jasnogórskiego przyjeżdżało wielu hitlerowskich dygnitarzy. Gubernator Hans Frank, który rezydował w Krakowie na Wawelu i rządził Polską. Na zdjęciu jego wizyta na Jasnej Górze 25 listopada 1940 roku. Kolejnym dygnitarzem był Heinrich Himmler, przybyły także w 1940 roku. Według niektórych informacji 11 sierpnia 1941 roku na Jasną Górę przybył inkognito sam Adolf Hitler. W pamiątkowej księdze gości zachował się jego wpis jako inspektor. W styczniu 1943 roku okupanci przystąpili do tworzenia niemieckiej dzielnicy mieszkaniowej przeznaczonej dla Niemców i Volksdeutschów. Dla około 2000 osób przeznaczono nowoczesną część centrum miasta. Wytyczono ją między ulicami Słowackiego, Aleją Wolności, ulicą Waszyngtona i ulicą Pułaskiego. Wszyscy dotychczasowi mieszkańcy zostali wysiedleni do opuszczonej dzielnicy żydowskiej.
Na polecenie niemieckiego starosty zmieniono nazwy wszystkich miejskich ulic. Tylko zmiany nazwy Alei Najświętszej Maryi Panny na Adolf Hitler Alley dokonała nocą niemiecka policja, bo okupanci nie mieli zaufania do miejskich służb. Rano mieszkańcy Częstochowy na własne oczy zobaczyli, że nie ma już naszej Alei Maryi Panny. Pojawiła się pogłoska, że to koniec niemieckich rządów, ponieważ okupanci porwali się na częstochowską świętość i tradycje. Życie pod okupacją toczyło się w warunkach stałego terroru, ulicznych łapanek, nocnych rewizji i obław oraz ciągłego zagrożenia wywózką na tzw. roboty, czyli do przymusowej pracy w fabrykach i gospodarstwach rolnych w Niemczech. Wszystko pod groźbą więzienia i doraźnych wyroków, publicznych egzekucji i zatrzymywania zakładników wywózki do obozów koncentracyjnych. Przez całą wojnę obowiązywała godzina policyjna i poruszanie się po tej godzinie bez specjalnej przepustki groziło zatrzymaniem, a nawet rozstrzelaniem. Mimo to już od pierwszych dni okupacji rodził się opór. 27 września 1939 roku powołano Służbę Zwycięstwu Polski oraz konspiracyjne harcerstwo pod nazwą Szare Szeregi. W listopadzie powstał Związek Walki Zbrojnej. Na bazie tych organizacji 1942 roku utworzono Armię Krajową. Działalność podziemna to głównie szkolenie wojskowe, akcje sabotażowe, kolportowanie zakazanej prasy, zwalczanie i likwidowanie niemieckich agentów i kolaborantów. Wielu konspiratorów zostało uwięzionych. W 1943 roku na rynku wieluńskim Niemcy rozstrzelali 10 więźniów z Zawodzia. W Rudnikach pod Częstochową powiesili 20 Polaków. Egzekucja odbyła się 11 września 1942 roku. Jako powód podawano zawsze akt gwałtu dokonany przez nieustalonych sprawców na Niemcu lub osobie sprzymierzonej z Wielką Rzeszą. Wszystkie egzekucje przeprowadzano w podobny sposób. Na miejsce stracenia Niemcy wyciągali ludność polską z domów, zmuszając do przyglądania się. Na zdjęciach widzimy akcję przygotowania do egzekucji 10 więźniów w pobliżu kościoła Świętej Barbary w marcu 1944 roku. Polacy nie dawali się zastraszyć, organizując kolejne akcje przeciw okupantowi. Do najbardziej spektakularnych działań podziemia na terenie Częstochowy należał napad na bank emisyjny przy Alei 34 i rabunek 2 600 000 zł. 20 kwietnia 1943 roku, w dniu urodzin Adolfa Hitlera, gdy na placu przed ratuszem odbywały się uroczystości, partyzanci zajęli budynek banku, uporali się z zabezpieczeniami skarbca i zabrali całą zawartość. Po wszystkim odjechali ciężarówką. Pomimo pościgu nie zostali schwytani. Pieniądze przeznaczono na walkę z niemieckim okupantem. Pod koniec września 1939 roku ZHP przeszedł do działań konspiracyjnych, przybierając nazwę Szare Szeregi. Hufiec częstochowski prowadził wiele działań na poziomie małego sabotażu. Jedną z ciekawszych akcji była akcja zrealizowana przez Lo i Młodego. Ci dwaj harcerze w parku 3 maja na Cokole postawili model trupiej czaszki w hełmie niemieckim z napisem „To twoje dzieło, Hitlerze”. W kwaterze głównej Szarych Szeregów pełnił służbę Eugeniusz Stasiecki, pseudonim Piotr Pomian, przed wojną nauczyciel w szkole powszechnej numer 21 na Stradomiu. Wielu harcerzy częstochowskich walczyło w Powstaniu Warszawskim, wielu tam zginęło, wśród nich Wojciech Omyła, pseudonim Wojtek. Po upadku powstania częstochowskie harcerki organizowały na dworcu kolejowym w Częstochowie całodobowe dyżury, których celem była pomoc w dostarczaniu żywności i leków mieszkańcom stolicy. Niezwykle ważnym przedsięwzięciem było tajne nauczanie. Represje okupanta nakierowane na polskie szkolnictwo nie pozostały bez odpowiedzi. Zorganizowano sieć tajnego nauczania, w którą zaangażowani byli przedwojenni nauczyciele, profesorowie i młodzież. Podczas 5-letniej okupacji przez Częstochowę przeszły 2 wielkie fale migracji. Znalazło u nas schronienie wielu poznaniaków. Z ich inicjatywy w 1943 roku powstał w Częstochowie tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Docent Zdzisław Stolcman wraz z grupą kolegów lekarzy poznańskich zorganizował studia medyczne.
Druga fala uchodźców przybyła do Częstochowy po upadku Powstania Warszawskiego. Wśród nich znalazło się wielu profesorów wyższych uczelni. Oprócz przedstawicieli Uniwersytetu i Politechniki Warszawskiej przybyła do Częstochowy także grupa profesorów Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Lwowskiej. W listopadzie 1944 roku zorganizowano w ramach tajnych kursów akademickich 11 wydziałów, na których studiowało około 700 osób. Latem 1944 roku w obliczu zbliżającej się ofensywy radzieckiej Niemcy przystąpili do budowy pasa umocnień polowych. Ze względów strategicznych Częstochowa miała stać się twierdzą. Budowano w pośpiechu umocnienia na przedpolach miasta. W pierwszym okresie do robót werbowano ludność na zasadzie ochotniczego zaciągu. Nie dało to jednak oczekiwanego efektu i w związku z tym do pracy trafiali ludzie wzięci w łapankach. 12 stycznia 1945 roku ruszyły do natarcia z przyczółka pod Sandomierzem wojska 1 Frontu Ukraińskiego marszałka Iwana Koniewa. W nocy z 15 na 16 stycznia wojska radzieckie sforsowały Pilice w rejonie Koniec Pola. Drugi batalion czołgów pod dowództwem majora Siemiona Chochriakowa miał dokonać uderzenia czołowego na Częstochowę, a dwa pozostałe bataliony miały obejść miasto od północy i południa. Chochriakow wykonał swoje zadanie, ale dwa pozostałe bataliony utknęły w drodze w walkach z Niemcami. 16 stycznia 1945 roku około godziny 11 samoloty radzieckie przeleciały dość nisko nad Częstochową, zrzucając kilka bomb. Około godziny 14 czołgi T-34 2 Batalionu 54 Brygady Pancernej wjechały do Częstochowy przez lukę w barykadzie na ulicy Warszawskiej. Na ulicy Narutowicza, to obecnie plac Daszyńskiego, siły radzieckie podzieliły się. Część pojechała ulicą Orlicz-Dreszera, obecnie Ogrodową, i 1 Maja w kierunku dworca Stradom. Druga część do dawnej dzielnicy Żydowskiej, a kilka czołgów alejami Najświętszej Maryi Panny. Do starć z siłami niemieckimi doszło na wysokości wałów Dwernickiego, w Alei Wolności i na placu Pierackiego, to obecnie plac Biegańskiego. Jeden z czołgów radzieckich przedarł się przez parki pod Jasnogórskie Mury. Stacjonujący w klasztorze żołnierze niemieccy mieli za zadanie zniszczyć sanktuarium, ale wpadli w panikę. Wycofując się, zdążyli wzniecić niewielki pożar na dziedzińcu, który dość szybko ugaszono. Część czołgów dotarła w rejon dworca kolejowego Stradom. Na dworcu stał pociąg wiozący czołgi i armaty niemieckie gotowe do rozładowania. Do późnych godzin trwały tam ciężkie walki zakończone zwycięstwem Rosjan. Straty w ludziach poniesione w tym starciu były duże po obu stronach. Rankiem 17 stycznia nadciągnęły radzieckie uzupełnienia i wzmocnienia. Niemcy w większości zdążyli już jednak opuścić miasto. Wzięto do niewoli około 1200 niemieckich jeńców, zdobyto kilka niemieckich czołgów i armat oraz niezliczoną ilość innego sprzętu bojowego. Straty radzieckie to 5 spalonych czołgów oraz kilka uszkodzonych i niezdolnych do walki. Zginęło kilkunastu oficerów i około 50 szeregowych żołnierzy. Podczas toczonych w mieście walk, oprócz zniszczonych i spalonych radzieckich czołgów i niemieckich, wycofujących się samochodów i wozów konnych, spłonęło też kilka budynków w Śródmieściu. W Alejach spaliły się dwa budynki pod numerami 41 i 43, w których mieściły się siedziby okupacyjnych władz. Podpalony został również narożnik budynku u zbiegu 3 Alei i ulicy Dąbrowskiego, kolejna siedziba władz niemieckich. Wolność odzyskali nieliczni jeńcy radzieccy uwięzieni w obozie na Złotej Górze oraz 5200 Żydów z obozu pracy w Hasagu, z których 1518 to mieszkańcy Częstochowy. I tak, choć spodziewany, niespodziewanie przyszedł dzień wyzwolenia. Hitlerowski terror pozostał czarnym wspomnieniem. Budziła się nadzieja na nowe, w nowej Polsce. Się ukradkiem, by patrol wroga zjeść.
pod bluzą miał pypuła, choć mały walczył też. Szary mundur, mał mundur, na łokciach kilka łat. Mał mundur pod mundurem, 12 tylko lat. Szary mundur, wielka duma i wielki ducha hart. Mał mundur pod mundurem, 12 tylko lat. Wyprasuj, mamo, mundur, trzeba fason zawsze mieć. Nie żałuj swego trudu, bo tak już w życiu jest. Zmęczona jesteś, mamo, i lękasz się, ja wiem. Lecz miłość twoja, mamo, uchroni mnie przed złem. Szary mundur, mał mundur, na łokciach kilka łat. Mał mundur pod mundurem, 12 tylko lat. Szary mundur, wielka duma i wielki ducha hart. Mał mundur pod mundurem, 12 tylko lat. Oddany sercem sprawie, waleczny mały smyk. Nikt nie znał tak Warszawy, dzielniejszy nie był nikt. Przenosił on granaty, gdy taki rozkaz padł. Odważny jak bohater, choć miał 12 lat. Szary mundur, mał mundur, na łokciach kilka łat. Mał mundur pod mundurem, 12 tylko lat. Szary mundur, wielka duma i wielki ducha hart. Mał mundur pod mundurem, 12 tylko lat. Aż nadszedł dzień sierpniowy, huczący ogniem dział. Najmłodszy szeregowy na posterunku stał. Zwycięstwo jest już blisko, Warszawa będzie żyć. Patrzał i to już wszystko, a matce został dziś. Szary mundur, mał mundur, na łokciach kilka łat. Mał mundur pod mundurem, 12 tylko lat. Szary mundur, wielka duma.